panią Alicję Zając, senator Rzeczypospolitej Polskiej. I panią Małgorzatę Wasserman. Zanim obejrzymy film Anity Garga z 10 kwietnia 2010, chcę przywitać i podziękować panu Tomaszowi Porębie, którego oczywiście nie ma, bo obowiązki wyborcze trzymają go cały czas w Warszawie, jak i również panu Mieczysławowi Golbie, posłowi obecnej kadencji, że objęli honorowym patronatem wystawę Prawda i Pamięć, Smoleńsk 2010. Serdecznie dziękujemy. A wiecie państwo, że ta wystawa została ocenzurowana w Brukseli i również nie została wpuszczona na teren naszego Sejmu przez marszałka Grzegorza Schetynę. I jeszcze raz chcę podziękować za wsparcie finansowe panu Mieczysławowi Golbie i panu Markowi Kucawowi. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Serdecznie witam na tej sali naszego posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Andrzeja Świeża. Mam nadzieję, że są tutaj przedstawiciele włodarzy naszego miasta, jak i również instytucji związanych z miastem, także witam bardzo gorąco. A przede wszystkim was, kochani mieszkańcy Jarosławia, bo zawsze powtarzam i będę powtarzał, że bez was nic nie miałoby sensu. Wy nadajecie temu wszystkiemu cudowną oprawę. Chylę czoła. Dziękuję bardzo. No i jeszcze jedna sprawa, o której chcę powiedzieć. Szanowni państwo, jest wśród nas osoba, która wspiera działalność naszego klubu, a w tych wyborach kandyduje do Sejmu. Jest to osoba spełniająca wymogi 35-procentowego parytetu. Teraz już wiadomo, że jest to kobieta. Oto pani Anna Schmidt. Serdecznie witamy. Pani Ania, czyli Ania dla mnie jest doradcą wiceprezesa PiS-u, pana Adama Lipińskiego, którego będziemy chcieli zaprosić tutaj do naszego miasta. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. No cóż, proszę państwa, tutaj dodać. Coraz więcej faktów wychodzi na światło dzienne. Prawda jest tylko jedna. Ciała śpią, dusze czuwają. Na pewno dowiemy się o tej prawdzie. Dziękuję i teraz zapraszam państwa do zadawania pytań, do dyskusji. Bardzo proszę skorzystać z tej nadarzającej się sposobności. Nie lada, zakazano. To były słowa z tego filmu, które mnie jakoś zderzyły takim pytaniem, czy my naprawdę jesteśmy w XXI wieku. I słowa mamy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Synowie chcieli mnie oszczędzać, ale inni mnie nie oszczędzają. Ja chciałabym zapytać, czy my, rodziny 96 zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem,
jesteśmy oszczędzani. Nasze rodziny są nie tylko w Polsce, są na całym świecie. Mamy wielu przyjaciół, którzy przez te kilkanaście miesięcy nie zapomnieli o naszych zmarłych. Powiem Państwu, że nie oglądam tych filmów, oglądam je tylko na takich spotkaniach publicznych. I jest to dla mnie, i myślę dla Pani Małgosi również, bardzo trudne przeżycie, kiedy w pierwszych obrazach tego filmu widzieliśmy to pobojowisko w pierwszych godzinach po katastrofie i kiedy widzieliśmy, jak dzisiaj ci, którzy byli uczestnikami tego wydarzenia 10 kwietnia, boją się, nie wychodzą za zamkniętych drzwi swoich domów. My się nie boimy. My stoimy i naszym obowiązkiem, tak czujemy, jest walczyć o prawdę. Musimy tą prawdę poznać, nie wiem kiedy to nastąpi, ale kiedy na początku po katastrofie mówiłam, że nie spodziewam się, żeby za mojego życia dowiedzieć się prawdy, teraz po tych kilkunastu miesiącach wydaje mi się, że ta prawda jest bliższa. Takie jest moje przeświadczenie, nie wiem, wewnętrzne, ale rodzi się ono z tego, że jesteśmy otoczeni nadzwyczajną życzliwością zwykłych ludzi. Nie rządu, którego obowiązkiem było zajęcie się wyjaśnieniem tej katastrofy, nie rządu, którego obowiązkiem było zatroszczenie się o pamięć o zmarłych. Kilka miesięcy temu zauważyłam, że zarówno premier, jak również ministrowie tego rządu nie mówią już katastrofa smoleńska. Mówią wypadek lotniczy, mówią wydarzenia 10 kwietnia. Proszę Państwa, to była kilka dni temu usłyszałam taką wypowiedź, że to była jedna z największych katastrof w ostatnich dwóch wiekach, bo niedawno zakończył się XX wiek, rozpoczął się XXI. A na pewno dla Polski była to katastrofa o skutkach, które my dzisiaj obserwujemy. Jeżeli my mamy takie wsparcie, chcemy dalej żyć i mamy siłę do tego. I ja chcę tutaj w Jarosławiu bardzo serdecznie Państwu podziękować, tak jak kilka miesięcy temu dziękowałam za tą życzliwość dla mojego męża, który był honorowym obywatelem miasta Jarosławia, za tą życzliwość dla mnie, kiedy przyszło mi stanąć jako trzeciemu senatorowi w tej kadencji, w tej drodze o, nie powiem, walce o mandat senatorski, ponieważ byłam jedynym kandydatem w tych wyborach uzupełniających, ale powiem Państwu, kiedy przyszłam do Senatu i przypomniałam Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza z Jarosławia, którego dobrze znałam od wielu lat, nie mówiąc już o moim mężu, i kiedy zadano mi pytanie, czy ja usiądę na tym samym krześle, ja odpowiedziałam, a gdzież ja mogę usiąść? I tak siedziałam te kilkanaście miesięcy, aż do raportu ministra Millera. I na tym posiedzeniu Senatu, kiedy minister Miller sprawozdawał swoje dokonania, od godziny 14 do 21 z minutami, wytrwałam, bo czułam, że jest moim obowiązkiem w imieniu tych wszystkich zmarłych patrzeć w twarz tym, których obowiązkiem było i jest wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy. My od początku rodziny mówimy, że nam nie chodzi o to, żeby kogoś skazywać. Jeżeli są winni w świetle prawa, powinni odpowiedzieć, ale to nie o to chodzi. Jeżeli my sobie pozwolimy, aby ktoś nam mówił nie nada i zakazano, to my nie będziemy mogli z podniesionym czołem
żyć na co dzień. Żeby można było żyć, musimy żyć w prawdzie, musimy bronić swojej godności, swojego honoru i musimy bronić naszej ojczyzny. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby inne państwo, być może w dobrej wierze, prowadziło za nas śledztwa i wykonywało obowiązki, które należą do naszego rządu. I myślę, że kiedyś to zrozumią ci, którzy powinni zrozumieć. Ja, kiedy dostałam tą informację, że prokuratorzy wybierają się teraz badać wrak, pomyślałam sobie, że oni tam już niewiele zbadają, zwłaszcza widzieliście państwo, tak jak ja dzisiaj, jak wyglądał ten wrak i co z nim wyprawiano. Ale pomyślałam sobie, jeżeli to już jest kolejna grupa prokuratorów, naszych ekspertów, jeżeli pojedzie na to tragiczne miejsce i zobaczy, chociaż na chwilę zastanowi się, jak to było 10 kwietnia 2011 roku, to może odezwie się w nich właśnie ta wola poznania prawdy. I może nie będą pracowali tylko na rozkaz, i może nie będą do końca starali się, aby prawda nie została ujawniona. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za to przybycie i chcę jeszcze na koniec podziękować kolegom posłom. Bez ich pomocy nie dałabym sobie rady w tych pierwszych dniach, kiedy ja wyruszyłam na trasy naszego województwa, rozmawiając o Polsce, prowadząc bardziej kampanię prezydenta Jarosława Kaczyńskiego niż swoją. I w tej drodze towarzyszyli mi zarówno pan poseł Mieczysław Golba, jak również pan poseł Andrzej Ćwierz, z którym dzisiaj prowadzimy wspólnie biuro w Lesku. Chcę również bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Kazimierzowi Ziobro, który jest tutaj dzisiaj obecny i który również uczestniczył w tych spotkaniach z państwem, również w Jarosławiu i powiecie jarosławskim. I chcę państwa na koniec bardzo prosić, abyście nas wspierali w tych naszych działaniach, bo gdyby nie zespół smoleński, który powstał w Sejmie, gdyby nie Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010, to myślę, i to nie jestem odosobniona, że wiedzielibyśmy o wiele mniej. Teraz codziennie prawie dochodzą nowe fakty. Mamy wielką życzliwość wielu środowisk za granicą Polski, którzy nam pomagają i myślę, że doczekam się tej prawdy, a jeżeli nie ja, to moje dzieci i wnuki. I życzę tego, aby nigdy już w Polsce nie wydarzyła się taka tragiczna katastrofa i żebyśmy nigdy nie obserwowali takiej nieudolności tych, którzy powinni stanąć z podniesionym czołem i walczyć o prawdę. Dlatego przybyłam dzisiaj do Jarosławia. Jest to czas kampanii wyborczej, ale jest to dzisiaj spotkanie o wiele trudniejsze niż spotkania wyborcze, chociaż tam zadaje się wiele trudnych pytań, bo jest to dla nas spotkanie bardzo wzruszające i chociaż minęło tyle miesięcy, nie ma dnia, żebyśmy nie zetknęli się ze zdjęciami naszych bliskich, z jakimiś informacjami. I tak jak powiedziałam w czasie tego wystąpienia, nie oszczędza się nas i nie oszczędzają nas również media. I to w pewnym sensie nas hartuje, ale jest nam ogromnie przykro, kiedy nam się zabrania prawa do kandydowania w wyborach. Przecież jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy mówi się o nas nieprawdę i kiedy mówi się o nas, że jesteśmy podzieleni. Pani Małgosia jest córką pana ministra Wassermana, przyjechała z Krakowa. Ja jestem z żoną senatora Stanisława Zająca, przyjechałam z Jasła. Często spotykamy się w Warszawie, Częstochowie, Toruniu, w różnych miejscach, gdzie są upamiętnieni nasi zmarli. I my traktujemy się, jakbyśmy byli jedną rodziną, chociaż jesteśmy
niespokrewnieni, ale ta tragedia nas połączyła takim węzłem, którego nikt i nic nie rozłączy. I powiem tak, Mirzia i Nienada z nami walczyć. Walczyć z rodzinami smoleńskimi i walczyć z narodem polskim. Naród polski wielokrotnie w swojej historii pokazał, że jest nieugięty. I podobnie jak my, naród, jesteśmy nieugięci, tak my w dążeniu do prawdy również pozostaniemy nieugięci. Dziękuję bardzo.